takim meczu i jaki może być komentarz? Myślę, że żaden. Najlepszym komentarzem jest milczenie i zagranie jak najszybciej następnego meczu, żeby się zrewanżować, bo no, ciężko coś na gorąco powiedzieć po takim meczu. Wiedzieliśmy, gdzie przyjeżdżamy, jak za Zagłębie gra, wszystko wiedzieliśmy, a jednak nie potrafiliśmy jakoś się przeciwstawić im. I w pewnym momencie to wyglądało bardzo źle. No nic, tylko musimy wyciągnąć wnioski i tydzień popracować. A zobaczymy po prostu, jak to będzie w następnym meczu. No my możemy obiecać, że damy sobie wszystko. No, dzisiaj ten mecz nam nie wyszedł. Ciężko powiedzieć, to Piasta na pewno dobry zespół i ma dobrych piłkarzy. Widać było w kilku akcjach, że fajnie grają w piłkę i nieźle to robią. Ale po prostu myślę, że my dzisiaj się dobrze zaprezentowaliśmy i mieli ciężko, żeby grać po swojemu. Co zrobić? No Zagłębie było lepsze i my byliśmy w tamtej rundzie, wygrywaliśmy wszystkie mecze, w tej rundzie wygrywa Zagłębie, jest rycerzem, ale myślę, że mówię, my się nie poddajemy i walczymy dalej. W wcześniejszych meczach to, co mieliśmy, wykorzystywaliśmy. Dzisiaj nie strzelimy jednej, nie strzelimy drugiej i niestety nie ma punktów. Wyglądało to inaczej w tej pierwszej rundzie. Może jakby Sasza wykorzystał, inaczej by się to potoczyło, ale nie ma co gdybać. Przegraliśmy mecz, bierzemy to na klatę i myślę, że musimy popracować ostro, żeby przygotować się do meczu z Jagiellonią. Czy był jakikolwiek moment, kiedy Piast mógł wrócić do gry? Czy były dwa takie momenty, że Piast złapał, przejął inicjatywę po strzelonej bramce w drugiej połowie i w pierwszej połowie, ale potrafiliśmy z tego wyjść. Kibice przyjeżdżają, żeby zobaczyć dobry mecz i zwycięstwo swojej drużyny. No my dzisiaj, można powiedzieć, że ani nie zagraliśmy dobrego meczu, ani tym bardziej nie wygraliśmy i myślę, że słowa uznania im się należą, bo przyjechali w dobrej grupie. No i mówię, możemy tylko ich przeprosić za tą naszą dzisiejszą grę, ale będziemy walczyć do końca i to możemy im obiecać. I to nie jest tak, że Piast spoczął na laurach. No coś może dzisiaj się zacięło, ale walczymy do końca.